Witajcie, myszki z tej strony Trau, w kolejnym odcinku z Planet Big Breakaway. W ostatnim odcinku mieliśmy boss fight, który mi zajął zbyt dużo czasu, a był bardzo prosty, kiedy zrozumiałeś, jak działa jojo. Ale no tak, to jest... No nie będę... Wiecie, no dajcie mi trochę czasu. Ja też potrzebuję nieco ogarnąć, jak to działa wszystko. To wyglądało, jakby można tam było pójść. Okej, będziemy teraz mieć jakiegoś nowego gościa, bo się pojawiło, że pan Q. O nie, ma się los. To było bardzo powolna śmierć. Ej, ciekawe, czy to jest tak jak w grach, że coś jest za tobą. Nie, jeżeli jest ustawiona kamera, to zazwyczaj koniec końców to mało kto zwraca na to uwagę z deweloperów, żeby tam to ustawić. Ale można o tak przejść. Dobra. Można. O, nie, masz teraz. Podoba mi się, że jak jesteśmy za ścianą na ten model, bo to w ogóle nie jest nasz model, tylko ja taki specjalny. I on taki... Przypomina mi taką grę Hit the Damage czy coś takiego, gdzie tam właśnie... Było takie... Dlaczego ja się tak bardzo... To jest takie... Totalnie... Okej, okay, może się bardziej skupię. Wiecie... Przed chwilą walczyłem z bossem. To jeszcze jest po tym odcinku, co ostatnio nagrywałem. I całe swoje skupienie robiłem tylko na kilku mechanikach, więc... Więc to jest jeden z powodów, dlaczego teraz muszę... Okej, weźmiemy tak, to wtedy powinniśmy... Aha. Czyli... Dosłownie tylko polegało na tym, żebyśmy zdobyli punkt. Okej. A nawet śmieszna świetna muzyka jest, nie powiem. Ta gra nawet ma... Twój fajny soundtrack. What? Ej, co się stanęło? Chyba uderzyliśmy w to. This ball's charge board. Okej, okay, czyli nie chciałem to uderzyć, to samo wyszło. Nie mówcie, że musimy popychać to. Mamy za... Serio mamy zamieniać byki w kule i później je wpychać na to? To jest lepsza gra niż myślałem. Teraz gaduję, że to tylko dzięki temu ominęliśmy większość poziomów, więc... Tak. Szukam. Mamy tam jakieś... jakąś rzecz. To były pingwiny. To zawsze są pingwiny. Dlaczego ja się dziwiłem? No kulko, wracaj! Pytanie jest takie, czy my możemy ją złapać, czy nie. Tutaj nic tutaj nie ma. Tutaj nie coś jest. Za płotem byliśmy. Bum! Ha, ha, ha. Dobra, nieco prościej tutaj jest. Ale wykorzystajmy, póki to rośnie do góry. A, to była ukryta ścieżka. Ja w sumie nawet nie zwracałem na to uwagi. W sumie trochę wyglądało to jak ukryta ścieżka, więc... Co to było? Nie! Nie cierpię w ciebie, gro! O, i... To się przełączyło. Tak. Kula. Kula daje kula. Dobra, udało nam się to i wykorzystajmy to jako, że jest na samym dole.
No i może się uda nam od razu wejść. Dobra. I wykorzystamy to, że już wiemy, że... Nie. O, tutaj jest jakaś rękawica. Dobra, gdzie nas zabierzesz? Co mamy, tobie pomóż? If you hurry up my path, you can catch a great sunset view. Au! Dobra, straciliśmy zbyt dużo życia. Ale jak mieliśmy tam przejść niby bez utraty życia? Dobra, i chyba już się nam nie uda tam to wejść. Dobra. Straciliśmy jeszcze życie na tym byku. Nie, nie. O, masz los. Kula spadła. O. Okej, rozumiem, rozumiem. Nie, 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 nie spadaj, nie spadaj. Spadła. Dobra, przynajmniej wiemy, że byk po pewnym czasie... Po pewnym czasie wraca. Nie spadaj, nie spadaj. Chcę ominąć sobie ten poziom. To nie jest jakieś mega trudne, żeby to zrobić. To wesoła muzyka nic nie pomaga. Ale takie... Dobra, tutaj nie potrzebowaliśmy tego byka, ale takie pytanie, jak tam mieliśmy tą... tamten tor, jak niby mógłbym to zrobić, nie dostając damage'a, bo niby jest to przejście, tylko że totalnie trudne do zauważenia. Okej, wykorzystajmy to i może tym razem nie spadniemy. Co jest oczywistą kłamstwem, bo... Dlaczego mielibyśmy nie spaść? Wait a second! Działa to też pod... Dobra, nie, wszystko było ok. Ok, co chcesz? Mamy zanieść mu wodę. Jakiemuś gościowi. Nie udało się. No, jakoś... Czasami jest to dziwne, bo chodzi o to, że dosłownie skoki są tak wymierzone, żeby jednak nie udało nam się idealnie tego zrobić. Okej, to raczej się nam uda lecieć. Okej. Ta muzyka jeszcze jakoś przytrzymuje mój rozum. Nie, jak przeszliśmy przez jojo, to chyba nic się nam nie stało. Albo stało nam się chyba tak. Straciliśmy chyba życie, coś mi się... Nie wiem. Czasami trudno zobaczyć mi. Teraz idziemy jakąś ścieżką, która kompletnie... To kompletnie... No. Bo czasami spadamy z tych ścieżek i nie możemy już wrócić i to jest denerwujące. No. Ominęliśmy większość misji dlatego, że nie mogliśmy zrobić ich. Dobra. Tam są pingwiny. Skąd mogłem wiedzieć? Okej. Okay. O i koniec. Tak. Ominęliśmy prawie wszystkie nasze zagadki. Czy ja to... Te pingwiny są tutaj! Nie. Super, podoba mi się, że dostaliśmy osiągnięcie, że spadli z przypiętymi pingwinami do siebie. A. Te. Kamera czasami przeszkadza mi dosłownie, żebym coś ustawił. Ponieważ jakbym widział dokładnie, gdzie to jest, to bym wiedział, że moment, w którym skoczyć, a tak to muszę przewidywać. O. No właśnie. Wiedziałbym, w którym momencie zeskoczyć, tylko że kamera tak nie pozwala mi dokładnie zobaczyć. Okej, już jesteśmy na platformie. Tutaj to dosłownie mogę
ominąć i nie muszę się zbytnio martwić tym. Czy mogę sobie zmienić... Nie. Chciałem sobie zmienić, żeby tam mieć lepszy widok, ale... nie zadziałał. Nie! Zapomniałem kliknąć w przycisku, żeby tam wyskoczyć. Podoba mi się, że początek filmiku to jest moje ciągłe próbowanie zrobienia tego samego. W kółko i w kółko. To wcale nie jest szaleństwo. Ale się udaje na samym końcu. Dobra, teraz mogę dostać kamerę z powrotem. Dziękuję. I... Tak, no jak dostaję tym elektrycznym, to kompletnie czasami nie pokazuje, że... Znaczy się pokazuje, tylko... Tylko... Nie, nie pokazuje właśnie. Jak my dostaliśmy życie i... Dobra, nie będę się zbytnio pytać. Byliśmy już na samym końcu, tylko... Pingwiny. Tak, tak można skomentować to. Te pingwiny są bardziej niebezpieczne, bardziej niebezpieczne niż myślicie. Dobra. Tutaj ostatnio mnie straciłem na tym, że... Czekajcie, a czy nie można byłoby na tym jeździć jojo? Bo wiecie, no bo w sumie... W sumie, jak ostatnio jeździliśmy jojo po wodzie, no to chyba powinno się tym tutaj też. Tak. Dobra, chodziło mi o to, żebyśmy się tutaj dostali. A nie! Jeżeli wepchniemy tam byka na to, to będzie nam prościej. No chyba, że dostaniemy od byka, no to wtedy już nie będzie prościej. O. No, raz zdobyliśmy te punkty przynajmniej. Podoba mi się, że powtarzam co chwila to samo. Ginę dosłownie na ostatnim, dlatego że gwinę. Okej, okej. Bum. No i tutaj możemy trochę bezpiecznie pójść. Nie chcę na razie próbować z jojem, może później, kiedy będę jednak chciał coś osiągnąć bardziej ważne, bardziej ważnego. No, w sumie dobrze powiedziałem, bardziej ważnego. Okej. Teraz pytanie jest, dobra, nie. Myślałem, że może to spowodować to, że będziemy uderzyć te lasery. Nie, nie. Wylądowaliśmy na najgorszym, najgorszej obręczy. Dobra. Up. Dosłownie... Nie wiem, czy opowiadałem to w tym, ale... po tym walce mam już tak spocone ręce, że... Że ja muszę złapać ten drążek i nie obracać, bo już... Już tak mi się ślizga, że mi nie łapie tego. Dobra. Jako, że dopiero ten odcinek zaczęliśmy, to ja jeszcze nie będę tutaj nic zbytnio robić, ale po tym odcinku już zapewne zakończę. Nieważne, która gra, kiedy ktoś dodaje lasery w grze, wiedz, że ja będę na tych poziomach najgorszy. Okej. O. Złapaliśmy i... Platforma, żeby wrócić. Żebyś jeszcze bardziej cierpiał. Dobra, przynajmniej skok bardzo... Bardzo redukuje, jeżeli chodzi o działanie platformy. Zazwyczaj w grach redukuje, bo tak działa fizyka, ale w tej grze... To w ogóle. Dobra. O! A. Kamera. What? Uff. Ciągle zapominam, że to obraca się. W ogóle w tej grze jest tak mało życia. A!
Jakby jeszcze pingwiny spadły, to by było... Dosłownie jesteśmy na początku. W tej grze jest tak mało życia, tak mało checkpointów, że... dosłownie muszę wracać się tak daleko do tyłu. Dobra, przynajmniej movement... movement jest dosyć... dosyć szybki. Dobra. Teraz trochę bardziej bezpiecznie zagram. Uf, to akurat było dosyć bliskie spotkanie. Czekaj, tutaj był check... Czy my nie zdobyliśmy checkpointu? A, no ślad, ja ciągle będę zapominać, że to tak działa. Głupia kamero, daj... Daj mi wreszcie zobaczyć to, dobra. Bo tutaj ostatnio... Serio? To była... To była dźwignia do tego? Nie, spadłem przez... Ja wszedłem na tą dźwignię... Po tą dźwignię poszedłem tam i myślałem, że coś tam da. To jest dosłownie była dźwignia, żeby te platformy poszły do góry. A przynajmniej tutaj można przez to przejść. Wow, dziękujemy gro za to, co zrobiłaś. I tutaj niby można byłoby zejść. A, bo można zejść na dół. Tylko... jak to zrobić? No tak to się nie da. No chyba, że to jest wielka karuzela, ale nie. Wait a second. Dobra, gdzieś mamy... Mamy zanieść tutaj! No, weź na tą platformę! A, byliśmy tutaj przy tym gościu. What the heck? Nie! Masz ilość, dobrze, że nas złapało. Teraz ten poziom będzie zbyt długi. Jeżeli pierwszy ciągle ginęliśmy na samym końcu, to ten będzie aż zbyt długi. Dobra, czy to jest znowu ten gościu z... Trzeba tak... Wejść na jakąś... Jest! Udało się. A, to był koniec. Dobra, odejdźcie ode mnie. Dobra, i tutaj chyba już nie powinno być. Ale widzę te pingwiny, które się ustawiły w kolejce. Wow, i dosłownie je ominęliśmy. Dobra, nie. Ja słyszałem te tupanie. Ci los, to tupanie jest naprawdę... jest przerażające. Oh. Dobra, jeszcze takie zagadki nie są najgorsze, ale widziałem te pingwiny na górze. Au. Wyrwałem. Tym też bym oberwał. Nie! Znowu przeskoczyłem. Okej. Okay. Jeżeli będzie drążek, to przegrywam to od razu. To był tylko drążek. Ja dosłownie go złapałem. Okej. Okay. To będzie koniec tego odcinka, ewidentnie. Bo mówię, mam zbyt bardzo spocone ręce, żeby mi ten drążek dobrze chodził. A
ewidentnie gra, z tego co widziałem, ma 6 światów. Nie każdy świat ma tyle samo poziomów, więc no, że tak powiem, na pewno będzie ciekawie. Jeszcze trochę odcinków z tego nagram. One, ja chcę, żeby były takie krótkie, bo jakby co, jeżeli je szybko będę renderować, to będę mógł zrobić je 2 razy dziennie. Tak mi się wydaje, ale to też zależy od tego, ile już będę mieć tych odcinków, czy ja będę chciał przyspieszyć tą serię, więc może na samym początku będzie wolno, że będzie jeden odcinek dziennie, ale później jak już skończę i uznam, że takie, a dobra, nagram serię i będę serię z innej gry i będę chciał po prostu, żeby ta seria się skończyła, to wtedy dwa odcinki dziennie. Ale myślę, że to wszystko z tego. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No to cześć.